Przeżyli koszmar, którego nie da się zapomnieć nawet po 70 latach. Byli więźniowie wzięli udział w 4. Marszu Pamięci o dzieciach i ofiarach obozu na Przemysłowej. Trafiały do niego dzieci w różnym wieku, zmuszane do niewolniczej pracy, bite, głodzone, umierały z wycieńczenia. Uroczystości upamiętniające małych więźniów obozu rozpoczęły się mszą pod przewodnictwem metropolity łódzkiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który jest inicjatorem Marszu Pamięci. Marta Cichocka. W mszy i pochodzie uczestniczyli duchowni, przedstawiciele władz miasta, a także mieszkańcy i uczniowie okolicznych szkół. Mają świadomość tego, jak w obozie podczas II wojny światowej traktowani byli mali więźniowie. Byli tam zmuszani do bardzo ciężkich prac i według mnie jest to coś bardzo niehumanitarne. Nie powinni być do tego zmuszani. Czcimy właśnie osoby, które zginęły, zostały zamordowane tutaj w tym obozie na ulicy Przemysłowej. I dla nas jako Polaków i jako Łodzian jest to szczególny dzień. Marsz zakończył się przy pomniku pękniętego serca. Na uroczystościach pojawiło się kilkoro byłych więźniów obozu. Przyjechali z całej Polski w miejsce bardzo dla nich ważne, ale i pełne bolesnych wspomnień. Przyjechałem tu dzisiaj, tutaj poszedłem obejść to w koło. Nogi się uginają. Tego się nie da zapomnieć. To są tak trudne sprawy. Pan Jerzy trafił do obozu, jak miał 2,5 roku. Choć Niemcy twierdzili, że to miejsce dla młodocianych przestępców, to tak naprawdę trafiały tu dzieci w każdym wieku i nie tylko te z trudną przeszłością. Do obozu zabierane były dzieci z sierocińców lub takie, których rodzice trafili do obozów pracy i więzień. 2 lata byłam. Miałam 10 lat. Całą rodzinę mi wymordowali. 10 lat miałam i jak wyszłam z obozu, miałam 12 lat i spałam na węglu w piwnicy, bo nie było domu mojego. W obozie nie było dorosłej osoby, która mogłaby wstawić się za młodymi więźniami. Wszyscy, którym udało się przetrwać, wspominają, że brak bliskich był najgorszy. A do tego dochodził głód, chłód, ciężka praca i bicie. A za niedopranie bielizny dostawało się 20 batów. Także to był obóz. Co można zrobić? Biciem, głodem i deprawacją dzieci, bo uczyli nas, żeby jeden na drugiego donosił. Jak mówią ocaleni, choć powrót tutaj jest bolesny, to cieszy, że inni pamiętają o ich cierpieniu, a coraz więcej osób wie, że w Łodzi działał taki obóz. Ja mówię, że my tak długo będziemy żyli, aż żyją ci, co o nas pamiętają. I dobrze, że ta młodzież wie o tym. Obóz przy Przemysłowej istniał w latach 1942-45. Do wyzwolenia doczekało 900 osób. Nie wiadomo, jaka była dokładna liczba dzieci więzionych w obozie przy Przemysłowej, bo część niemieckiej dokumentacji zaginęła.